z czułością ukazywał nieczułe czasy. I zrobiło to na mnie duże wrażenie, bo właściwie pierwsze zdjęcie, które widziałam, to był czas apokalipsy, to znaczy to słynne zdjęcie pod kinem Moskwa. No i od tamtego czasu jakby coraz bardziej śledzę wszelkiego poczynania fotograficzne. Jestem szczęśliwy, że ktoś inny wybiera moje materiały, więc a czy to jest lepsze czy gorsze, no to ja nie wiem, tego jest tyle, że ja sam nie wiem, co ja zrobiłem właściwie, bo to wszystko wracało po latach do mnie, ale dopiero teraz zaczynam organizować archiwum, więc to czasami zerknę, co tam jest. Ale no, to jest po prostu przekrój mojego życia przez 50 lat, ale to jest tylko przekrój, czy taka retrospektywa właśnie, tylko że jeszcze żyję. Nazwaliśmy tą strefę strefa rzeczna, no i chcieliśmy umieścić tu z jednej strony budownictwo mieszkaniowe, aby zagęszczać Śródmieście trochę, uporządkować też system parkingowy, ale z drugiej strony szukałem czegoś, co będzie bardzo wyraziste i będzie takim smaczkiem ścisłego centrum. No i doszliśmy do wniosku, że bardzo brakuje takiego miejsca do ekspozycji właśnie dobrej sztuki. Wielkie święto dla całego środowiska ze względu nie tylko na wystawę i osobistą obecność Chrisa Niedenthala. Były tutaj prawdziwe tłumy, ale jeżeli chodzi o reprezentację rzeźb profesora Adolfa Ryszki, przyjechali profesorowie i rzeźbiarze z całej Polski.